Witam Państwa na kanale Projekt Konsola TV. Dziś zajmiemy się podsumowaniem konferencji Sony na targach E3 2015, które właśnie trwają. Sony wprowadziło kilka ciekawych, naprawdę ciekawych i historycznych przede wszystkim zapowiedzi, ale rozpoczęło tę swoją konferencję bardzo ciekawym strzałem. Przede wszystkim mowa tutaj o Call of Duty Black Ops 3, którego wszystkie nowe pakiety do map będą miały czasową ekskluzywność właśnie dla posiadaczy konsoli PlayStation 4. Gracze, którzy złożą zamówienia przedpremierowe, otrzymają również dostęp do bety. No cóż, jest to z pewnością bardzo ciekawa zapowiedź i bardzo fajna zapowiedź, że Call of Duty Black Ops 3 będzie również jakoś tam ekskluzywnie wspierane właśnie na PlayStation 4. Activision podpisało świetną umowę z Sony, więc myślę, że akurat ta zapowiedź powinna być naprawdę bardzo dobra dla fanów tej niezwykłej marki. No cóż, spisali się, fajnie, że coś takiego przygotowali, brawo. Na targach E3 pojawił się też łysy agent. Ponownie Agent 47 został zaprezentowany. IO Interactive naprawdę przygotowali fajny trailer, CGI oczywiście, ale później też na konferencji Square Enix, o której będzie później, przygotowali również tam fragmenty, gdzie widać gameplay. Hitman będzie nazywał się po prostu Hitman. I został potwierdzony. Agent 47 powraca i nowa gra o jego przygodach nie posiada żadnego numerka ani podtytułu. No pozwala to sądzić, że no w jakiś sposób będziemy mieli tutaj do czynienia z rebootem serii. Z drugiej jednak strony na samym zwiastunie pana stwierdzenie, że dobrze, że jesteś z nami z powrotem. Nie wiem co to ma oznaczać, ale z pewnością oprawa graficzna, fenomenalna oprawa graficzna tego trailera CGI bardzo mnie przekonuje. Twórcy zapowiadali, że to ma być gra z otwartym światem, że jedna lokacja z Hitman Absolution ma być... Znaczy jedna lokacja z tego Hitmana ma być tak duża jak cały Hitman Absolution, więc jestem naprawdę, naprawdę rad tej prezentacji. No świetnej prezentacji, Hitman jest potrzebny. Hitman, który ma być naprawdę sandboxowy, więc liczę na ten tytuł. Guerrilla Games przywiozła swoje nowe IP. Mowa tutaj o Horizon Zero Dawn. Nowa IP od Guerrilla Games to iście postapokaliptyczna opowieść osadzona w odradzającym się świecie. The Old Ones byli futurystyczną rasą ludzkości z przeszłości, która upadła, a na jej zgliszczach odrodził się zupełnie nowy świat. Teraz ludzkie plemiona próbują jakoś tam budować na nowo cywilizację, ale nie mają łatwo i muszą walczyć w nowym świecie zdominowanym też przez maszyny, przez tak trudne nawet je określić, przez cybernetyczne dinozaury. Naprawdę trudno jest to określić, ale setting jest genialny. Produkcja wygląda niezwykle oryginalnie i szczerze powiedziawszy pierwsze skojarzenia podczas oglądania tej gry miałem z grami typowymi RPG-ami Open Space. Liczę na ten tytuł. Naprawdę fajnie go zaprezentowali. Horizon wygląda świetnie, wiadomo, to Guerrilla Games. Oni przygotowali Killzone Shadowfall, które w mojej opinii do dzisiaj od strony graficznej nie ma sobie równych. A no właśnie Horizon też trudno jest mi ocenić, bo z jednej strony to się wydaje na jakiegoś RPG. Nabycie jakimś RPG akcji w otwartym, dość dużym świecie. Fajnie wyglądające przede wszystkim. No i z oryginalnym settingiem. Fajna bohaterka też. Na tej prezentacji ona tak komentowała wszystko to, co robi podczas gameplayu. To też było bardzo fajne, podobało mi się. Ja wcześniej czegoś takiego też nie widziałem. No, Horizon naprawdę może być fajny i przede wszystkim podoba mi się głównie ze względu settingu, ze względu bohaterki i tego, że no, są te dinozaury, mechaniczne dinozaury i fajny świat. No liczę na ten tytuł i chciałbym troszeczkę więcej informacji o nim poznać, bo póki co wiemy niewiele, ale jest świetnie. Szczerze, to The Last Guardian chyba nikt się nie spodziewał na targach E3, a jednak Sony pokazało. Wszyscy w redakcji byli absolutnie przekonani, że ta gra się nie pojawi, a wszyscy na targach również.
Po tym jak ta gra została ujawniona, oczywiście szok, niedowierzanie i no, wspaniałe wielkie emocje. The Last Guardian żyje, ma się dobrze, wygląda bardzo dobrze, choć myślałem, że będzie wyglądało jednak nieco lepiej, ale jest to gra oryginalna, jest to gra, która naprawdę bardzo przyjemnie wygląda i liczę, że oryginał, że pełna wersja trafi do nas już niebawem, bo no bo ile można czekać? No cóż, pojawił się też na konferencji Sony Street Fighter, ekskluzywny Street Fighter właśnie dla PlayStation 4. Mnóstwo bijatyk, trailer widzicie w tle, naprawdę tutaj już nie ma o czym mówić, gra będzie genialna. Naprawdę, naprawdę cieszę się, że ją pokazali. Polecam. Ale na targach E3 ujawniono to, co tak naprawdę już wcześniej wiedzieliśmy. Pojawiło się oczywiście Dark Souls 3, które niejako zostało właśnie na konferencji Sony potwierdzone. Dark Souls 3, które ma być grą największą w historii tej serii. Twórcy z From Software mówili, że będzie to tytuł też jak gdyby taki rozwijający tę formułę z poprzednich odsłon, a przede wszystkim rozwijający ten wielki świat. Wcześniej pojawiały się przecieki, że ten świat ma być podzielony na kilkanaście wielkich lokacji, gdzie będziemy mogli grać w ścisłej kooperacji dla czterech graczy. No kooperacja to oczywiście jest nic nowego, tryb multiplayer to nie jest nic nowego w Dark Souls, ale jeżeli zostanie fajnie pociągnięta i będzie taka bardzo przyjemna dla czterech graczy, taka zbudowana właśnie pod taką kooperację, wspólne działanie, dopełnianie się, no to liczę, że naprawdę Dark Souls 3 pozamiata. Oczywiście wysoki poziom trudności, wspaniała grafika. Ja się o Dark Souls w ogóle nie martwię, w ogóle się nie przejmuję. To będzie gra, która jak zawsze zbierze maksymalne oceny i bardzo dobrze, że już niedługo się pojawi. Sony oficjalnie wygrało te targi dwoma zapowiedziami. Pierwsza z nich to Shenmue 3. To trzecia bomba na pokazie właśnie Sony. Pierwszą było, tak według mnie, Dark Souls 3. Drugą, Shenmue. Trzecia będzie nieco później, ale teraz warto jest wypowiedzieć się właśnie na ten temat. Shenmue, odkąd pojawiło się na Kickstarterze, to tak naprawdę pobija już chyba wszelkie rekordy, bo zbiera tak szybko kwoty na odbudowę, że to jest jakieś naprawdę wielkie historyczne wydarzenie. Ja liczę, że to Shenmue nie zgubi się w dzisiejszym świecie, w świecie GTA, Watch Dogsów. Liczę na ten tytuł, bo naprawdę to jest przyjemna gra z przeszłości. Ja jej jakoś tam dobrze nie pamiętam, jakoś dobrze nie kojarzę, ale liczę, że takie gry będą się pojawiać coraz częściej. Klasyka. Na konferencji Sony nie mogło oczywiście zabraknąć Naughty Dog i prezentacji Uncharted. No Uncharted jest całkiem pewnym tytułem, który pojawi się w 2016 roku, który wygląda fajnie. Pokazano nowy gameplay z takiego miasta i udowodniono, że naprawdę oprawa graficzna w tej grze robi wrażenie i że Naughty Dog potrafią robić wspaniałą oprawę graficzną. Ja jestem przekonany, że Uncharted 4 A Thief's End uda się. Mogliśmy zauważyć fragment rozgrywki z naszym bratem, z bratem Nathana Drake'a. Bardzo fajnie to wyglądało, tam był też kawałek pościgu po ulicach miasta. Bardzo przyjemne, w mojej opinii. Bardzo fajne, takie klasyczne, ale też w takim ujęciu nowej generacji to miasto wygląda wspaniale. Tam dziesiątki elementów poruszających się, ludzie, no ci przeciwnicy, meble, te wykończenie budynków, samochód wjeżdżający przez, znaczy wóz bojowy wjeżdżający przez ścianę, no coś wspaniałego. No cóż, na Uncharted 4 warto czekać, chociażby z tego powodu, że przez jakiś okres, a możliwe, że wcale, nigdy nie zagramy, mówię do użytkowników PlayStation 4, w Rise of the Tomb Raider, więc w oczekiwaniu na Larę będziemy mogli przeżywać przygodę z Nathanem Drake'em. No, wydaje mi się wspaniałą przygodę. I ostatnia bomba, trzecia bomba i chyba największa bomba tych targów, to coś, na co czekali wszyscy, coś, na co ja nawet nie liczyłem, a chyba nikt już na to nie liczył, a Sony i Square Enix dali radę. Mowa tutaj o grze kultowej,
legendarnej, historycznej, rewolucyjnej. Grze z PlayStation, z pierwszego PlayStation, grze życia milionów ludzi. Idealnym JRPG. Idealnej grze Square Enix, tak? Wielkim, wielkim wydarzeniu. Historii przepięknej. Tutaj aż mi brak przymiotników, żeby opisywać ten geniusz. Geniusz, który ma otrzymać remake na PlayStation 4, który się pojawi ekskluzywnie w pierwszej kolejności na PlayStation 4. Mowa o Final Fantasy VII, które dla mnie osobiście wygrało konferencję Sony i wszystkie inne w ostatnich 10 latach. Trzeba na to czekać. Ja jestem zadowolony i czekam na pierwszy gameplay, bo Final Fantasy VII w edycji remake to jest wydarzenie historyczne. Pozdrawiam, zapraszam na bloga. Cześć. Has been made.